Witajcie kochani w ten piękny jesienny dzień. No pogoda jest piękna, złota polska jesień, jak to mówią. To sprawiło, że człowiek chętniej wychodzi jeszcze na zewnątrz, na podwórko. Chętniej właśnie zagląda w takie miejsca. Ja w tej chwili jestem na moim ogrodzie, na tej nowej części ogrodu. No i tutaj przyszedłem z kilku powodów. Od kilku dni zaczęło coś tam padać po tych ogromnych suszach. No ta ziemia zaczęła żyć. No niestety już jest późna pora, bo mamy drugą połowę października. Zaczęły się przymrozki. No o tej porze roku to nie jest dziwne, ale właśnie to tak tu zaczęło nam padać, więc roślinki wystrzeliły, niektóre wystrzeliły jakiś czas temu, zaczęły żyć, a tutaj niestety mróz robi swoje i zakończył wegetację niektórych roślin, więc tutaj z tego ogrodu większość roślin, chociaż nie było tego dużo, ale większość roślin już została zabrana, zostały się naprawdę jakieś tam nieliczne rośliny, na przykład została mi jeszcze jesienna kapusta, ta wczesna letnia została już wycięta, został mi jeszcze seler, no i tutaj mam pomidorki, słuchajcie, po pierwszym przymrozku zsiakało, szlakie trafił, także tutaj jak większość sobie owoców zebrałem, zostały się jeszcze takie niedobitki, jakieś pojedyncze owoce, ale to słuchajcie, tu piękne takie perełki czarne, no niestety, znaczy niestety, one nie dojrzeją tutaj na polu, będą musiał je zebrać, nawet takie małe, no większość mam już zebranych, tak jak mówiłem, więc tutaj nie ma co płakać. I tutaj jeżeli chodzi o pomidorki, to powiem wam, że nauczony poprzednim sezonem, właściwie to tą wiosną, gdzie sporo sadzonek pomidorów wyrosło mi z tej ziemi kompostowej, więc robiąc sobie tą ziemię pod zasiewy różnego rodzaju rozsad, no przy okazji miałem sadzonki pomidorów. Więc stwierdziłem, że nie będę bawił się w pozyskiwanie nasion. Ja wiem, które pomidory mi się w tym roku sprawdziły, które będę chciał zostawić. Resztę wyrzucę, tak? Zrezygnuję z reszty, więc nie będę pozyskiwał z nich sadzonek. Co wyrośnie, no po prostu wyrośnie, ale nie będę z nich pozyskiwał sadzonek. Więc ja sobie posegreguję. Teraz wiadomo, widać, które owoce jeszcze jak wyglądają. Także no, na przykład takie jak ten, tygrysi, który w tym roku sobie kupowałem. Też fajnie mi się sprawdzi, aczkolwiek nie miałem tego dużo. Tutaj też są takie fajne pomidorki, fajna zmiana pomidorków, która też mi się bardzo dobrze sprawdziła. Są smaczne, są takie jędrne, twarde, więc można je wysłać, ale przede wszystkim tak do bezpośredniego spożycia. Tutaj mam pomidorek kmicic, tak sobie sięgam po nie. Też mi się w tym roku bardzo dobrze sprawdził. Aczkolwiek no, były małe, bo było sucho, ale generalnie bardzo fajnie mi się do przetworu sprawdza. No i tutaj mam jeszcze takie pomidorki. One troszeczkę się różnią od tamtych, chociaż są podobne, ale takie jajkowate w kształcie jajek. Też mi się bardzo dobrze sprawdziły. Tu jest jeszcze kilka odmian, między innymi te czarne perełki fajnie mi się sprawdziły. Tu kilka takich koktajlowych jeszcze mamy różnokolorowych, bo są i żółte, i czerwone, i właśnie i te czarne. Te będę chciał sobie zostawić. Resztę po prostu wyrzucę na część kompostu, z której nie będę pozyskiwał, a te sobie posegreguję, popodpisuję tabliczkami, gdzie dana odmiana jest, więc sobie na wiosnę, tak jak w tym roku, na przyszłym rok, jeżeli dożyjemy, jeżeli Bóg da, to właśnie w taki sposób będę pozyskiwał nasionka, żeby natura wie, co robi, wyselekcjonowała to wszystko, więc nie ma co ulepszać przyrody, natury. Trzeba ją podpatrzeć, dostosować się do niej i po prostu robić zgodnie z jej rytmem i tak dalej. No i tutaj powiem wam, tak jak mówiłem, że ruszyła się wegetacja. Ja dzisiaj sobie pozyskałem tutaj jeszcze część mięty, którą będę chciał przerobić na syrop, bo bardzo dobrze mi się
No i jest duże zainteresowanie właśnie tym syropem z mięty. Mam kilka gatunków mięty. Fajnie mi odbiła właśnie, bo jakiś czas temu wyciąłem po tych pierwszych przymrozkach. No mówię, nic już z niej nie będzie, że to już ona miała kwiatostany, zresztą już częściowo i nawet i nasionka się wytworzyły. Ale po tym deszczu ładnie jeszcze odbiły. No mam jeszcze przy domu, w innym miejscu mam jeszcze miętę. Tam też właśnie dużo takich z tych dużych, z tych starych pędów, takie młode jeszcze popuszczały, także dostały rośliny wody i no zaczęło to wszystko żyć. No niestety, mróz zrobił swoje. No i tak jeszcze przy okazji wam te opowiem o moich planach, bo też chcę tutaj sobie zaplanować na tym nowym ogrodzie miejsca pod zasiewy, będę chciał to wszystko uprawić. Ja tutaj co roku, rok za rokiem, rok do roku rozrzucam obornik, także tu jest obornik co roku. Nie boję się właśnie tego, ale chcę sobie wybrać miejsce, na którym będę chciał zasiać. Jeszcze raz podejdę do tego tematu, będę chciał zasiać sobie na zimę, o ile zdążę, jeżeli mi pogoda pozwoli. Będę chciał sobie zasiać pietruszkę. No w tym roku wczesną wiosną siałem pietruszkę, ale popełniłem dużo błędów i właśnie po tych porażkach przemyślałem sobie to wszystko tak dogłębnie i stwierdziłem, że te moje porażki no, miały może jakiś pozytywny wpływ na podjęcie przeze mnie decyzji, więc tam, na tej starej części ogrodu, no w przyszłym roku będę chciał ją zasiewać poplonami, więc tam jest zbyt ścisła gleba. Tam jest 4A, 4B, tutaj mamy tak w okolicach 5 klasy. Niemniej jednak ta gleba jest taka luźniejsza, ale to nie oznacza, że jest mniej żyzna, bo tak jak mówię, co roku jest tutaj rozrzucany obornik, więc dobrze uprawię. Rozrzucę sobie może większą ilość obornika i przeznaczę sobie właśnie pod zasiewy pietruszkę, może pasternaku. No i oczywiście muszę też zasadzić jeszcze jedno ostatnie podejście, trzecie podejście zrobię do czosnku, bo czosnek niestety, ale no, przez 2 sezony to była porażka, ale to myślę, że tak mając na uwadze, w pamięci i to jak właśnie w grudniu sadziłem tam czosnek. Słuchajcie, zazwyczaj gdy sadzi się czosnek, jest to już jesień. Znaczy jest jesień, tak? Późna jesień czasami i wtedy to jest taki okres, gdy pada nam deszcz. I teraz taką ścisłą glebę. Robi się błoto, my to zadeptujemy i tak dalej, więc to myślę, że miało bardzo duży wpływ na to, że no ten czosnek mi się nie udał. Ja widziałem, jak to wygląda na wiosnę, wczesną wiosną, gdy to zaczęło, ta wegetacja ruszyła, ja tam poszedłem z pierwszymi pracami pielęgnacyjnymi, zacząłem to pielić, to już wtedy widziałem, że to jest beton. No i niestety zruszyłem tylko tą wierzchnią warstwę, a tą głębszą, tam gdzie był zasadzony czosnek, niestety ciężko było zruszyć. No i poniekąd to też wpłynęło na to, że ten czosnek mi się po prostu nie udał. Coś się tam z nim dziwnego zadziało. No było zagniecione to wszystko, zbrylone, udeptane, więc no ta ziemia nie oddychała. Przede wszystkim nie oddychała, niestety powietrze musi być wymiana chemiczno-gazowa w ziemi, więc nie było tego, więc tutaj myślę, że to miejsce będzie po prostu idealne. A tam, w tej starej części, całkowicie będę ją sobie, tak jak mówiłem, zasiewał wczesną wiosną, o ile się tylko da wejść w pole. W tym roku było to w okolicach lutego. W połowie lutego już można było wejść z wysiewem owsu, więc zobaczymy, jaki będzie przyszły sezon, bo nie wiemy, czy dożyjemy, a co tu tutaj dużo mówić, że tak czy tak będę zrobię. Po prostu będę chciał, taki jest plan mój na przyszły sezon, że po prostu zacznę od wysiewu owsu, który na zielono po prostu stależuję, uprawię go i na zmianę będę siał później gorczycę i tak owiec gorczycę. Ma to na celu kilka powodów, tak? Przede wszystkim no, to jest walka z nicieniami,
które no boją się właśnie i owsu, ale głównie gorczycy. Tam właśnie występują toksyny w korzeniach gorczycy, które właśnie niwelują wiele naszych nitcieni. Dodatkowo będę chciał jeszcze, przerobiona właśnie czy glebogryzarką, czy jakimś tam, nie wiem, pługiem, czy przekopane, no różnie. No w moim przypadku będzie to brona talerzowa, ta tak zwana talerzówka, wzbogaci właśnie w biomasę, czy z owsu, czy z gorczycy, no nie wiem, z czego będzie więcej tej biomasy. Jest to taki zielony nawóz i dodatkowo będzie jeszcze takie nawożenie typu mączka bazaltowa, czy popiół, czy różnego rodzaju humusy i tak dalej. No dodatkowo też myślę sprawdzić sobie pH gleby, ewentualnie może podam wapno kredowe, które szybko działa, jest bardzo reaktywne i po takim wapnowaniu, kilka tygodni po takim wapnowaniu można na przykład lecieć z nawożeniem obornikiem, czy jakimiś innymi nawozami zawierającymi właśnie dużo fosforu i potasu. Więc no takie tutaj moje planowanie na przyszły rok, a jak będzie, to czas pokaże. Tak, no. Na pewne rzeczy nie mamy wpływu, też zobaczymy, jaki będzie ten sezon przyszły, bo niestety żadne tutaj planowanie, zmianowanie, nawożenie nic nam nie da, jeżeli nie będzie wody. Także każdy z tych zabiegów wymaga właśnie wody, żeby życie żeby toczyło się życie właśnie w glebie, gdy jest właśnie, są optymalne warunki, to nasze życie biologiczne jest, nasza gleba żyje. No, także tak by to wyglądało. Dobra, słuchajcie, ja lecę, bo jeszcze mam troszkę pracy na dzisiaj, nie chcę się za dużo rozgadać, nie chcę też tutaj Was zanudzać, więc tak na koniec chciałbym Wam wszystkim podziękować za Wasze komentarze, ciepłe słowa, za słowa wsparcia, otuchy, za wyrozumiałość, bo czasami tak się zastanawiam, że Wy macie chyba więcej optymizmu, jeżeli chodzi o mnie, niż ja sam w stosunku do siebie, więc no tutaj bardzo Wam wszystkim dziękuję. Także jest mi bardzo miło, cieszę się, że jest taka nasza wspólna społeczność, jedni drugim pomagamy i tak dalej. Jeżeli kogoś uraziłem, no to przepraszam, czasami też w różny sposób reaguję, czegoś nie zrozumiem, więc no tutaj przepraszam, jeżeli ktoś się czuje urażony. Także jeżeli jestem zdania, jeszcze tak na koniec, jeżeli jestem zdania, że jeżeli ktoś potrafi coś przykrego powiedzieć, no to musi potrafić również przeprosić, więc tak to by wyglądało z mojej strony. Dobra, słuchajcie, to jeszcze raz wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no, udanych tych prac jesiennych. Jeżeli będę mógł na jakieś pytania odpowiedzieć, to bardzo chętnie odpowiem. Także trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. No, z Panem Bogiem.